Szanowni Państwo, dzień dobry, witam Was serdecznie w pierwszym odcinku programu Dzień Dobry Dobra. Dzisiaj porozmawiamy na temat rynku rekrutacyjnego, o nowych szansach, wyzwaniach i możliwościach na rynku pracy. Moimi ekspertami, bardzo wyjątkowymi, są Marta Cichecka z firmy LSJ HR Group, ekspert do spraw rekrutacji, oraz Paweł Zdziebłowski z firmy Tenzi, dyrektor handlowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni Państwo, analizując sobie dane z Głównego Urzędu Statystycznego, odkryłam, że w zasadzie stopa bezrobocia w naszym regionie niewiele się zmieniła, porównując do zeszłego roku. Natomiast osobiście, obserwując rynek pracy, mam wrażenie, że zmieniło się bardzo dużo. Zmieniły się potrzeby pracodawców, sposób komunikowania się z potencjalnym kandydatem, ale również zmieniło się działanie kandydatów, którzy tej pracy poszukują. I chciałam się najpierw zapytać Ciebie, Marto, ponieważ Wy współpracujecie z wieloma pracodawcami, więc wspieracie ich w rekrutacjach. Jakie nowe wyzwania czekają na firmy, które obecnie rekrutują? Wyzwania. Zdecydowanie rynek pracy zmienił się diametralnie w porównaniu z tym, co było jeszcze przed pandemią, a już w ogóle porównując kilka lat wstecz, sytuacja jest kolosalnie różna. Zdecydowanie teraz po pandemii mamy wrażenie, że kandydatów poszukujących pracy jest jeszcze mniej niż było ich wcześniej, co jest troszkę zrozumiałe. Ludzie boją się zmieniać pracę, boją się zmieniać w ogóle jakby swoje życie, ponieważ nie wiadomo, co się będzie działo, jak dalsza przyszłość będzie wyglądać, więc ludzi poszukujących aktywnie pracy mam wrażenie jest jeszcze mniej. Nie mówiąc już w ogóle o tym rynku pracowników tak zwanych blue collar, kategorii pracowników produkcyjnych, magazynowych. Tutaj pracodawcy naprawdę narzekają na ogromne braki kadrowe i muszą sobie radzić różnymi sposobami. Wiemy wszyscy, bardzo duża grupa pracowników to cudzoziemcy, ale jeśli chodzi o stanowiska specjalistyczne, to zdecydowanie duże wyzwania dla pracodawców. Możemy widzieć, że pracodawcy bardzo mocno inwestują w reklamy, bardzo mocno inwestują w budowanie tak zwanego employer brandingu, prześcigają się w coraz nowych benefitach, starają się tą swoją ofertę jak najkorzystniej budować, więc widzimy, że rynek pracownika jest. Czyli... A jakich właśnie specjalistów poszukują firmy? Szeroka gama różnych stanowisk. Przede wszystkim firmy produkcyjne tutaj w naszym regionie, które zdecydowanie rozwijają się i cały czas rozbudowują, zatrudniają cały czas nowych pracowników. To są przede wszystkim inżynierowie, różnego rodzaju inżynierowie produkcji, którzy mają w swojej pracy działać na rzecz optymalizacji tej produkcji, inżynierowie jakości. Ostatnio takim ciekawym też zapotrzebowaniem, które zauważamy w wielu firmach, jest na przykład specjalista w dziale controlling, który odpowiada za kalkulowanie, za analizowanie wyników firmy po to, żeby firma mogła skutecznie trafne decyzje podejmować. Więc cały czas księgowi, finansiści, ostatnio popularne stanowisko zatrudniamy często do działów kadr, także tej grupy pracowników cały czas brakuje. A powiedz, Paweł, jak to jest w Tenzi? Czy Wy zauważacie z perspektywy roku jakąś zmianę? Przede wszystkim najważniejsza zmiana jest oczywiście cały proces przeobrażania się troszeczkę rynku, ciągłego poszukiwania specjalistów. Rzeczywiście dokładnie to, o czym koleżanka wspomniała. Jest duży problem z pozyskaniem w rynku pracy właśnie specjalistów w swoich dziedzinach. Ja w firmie Tenzi jestem odpowiedzialny za rekrutację i też finalną decyzję o zatrudnieniu kadry menadżerskiej. Kadra menadżerska, która jest odpowiedzialna za generowanie sprzedaży. Bardzo dużo wagi przykuwamy do bardzo trafnej oceny. Robimy wieloetapową rekrutację w taki sposób, żeby możliwie ograniczyć błędne decyzje, które przekładają się na koszty później wymiany takiego pracownika. Z punktu widzenia stabilności zatrudnienia, większość menadżerów, dobrych menadżerów w tych kiepskich, złych czasach raczej pozostaje na swoich stanowiskach. Są osoby odważne, są osoby, które szukają najczęściej niskiej jakości,
które wymagają bardzo dużego zaangażowania czasu i szkoleń po to, żeby ich jakość pracy była na wymaganym przez pracodawcę poziomie. A mam jeszcze takie pytanie, jak Państwo docierają do tych kandydatów? Czy zmienił się troszeczkę z perspektywy roku ten pomysł na docieranie do kandydatów? Tak naprawdę dwa podstawowe kanały. Pierwszym są popularne portale z ogłoszeniami pracodawców. Drugi to zakładka kariera na naszej stronie internetowej. Zauważyłem jednak, że wielu menadżerów decyduje się na kontakt bezpośredni. To jest coś nowego, czego wcześniej nie doświadczałem. Bardzo często menadżerowie, dobrzy menadżerowie nie wysyłają CV-ek. Rzadko się to zdarza. Najczęściej dzwonią, najczęściej chcą się umówić na spotkanie, najczęściej od razu na żywo chcą zaprezentować swoje umiejętności i w bardzo krótki, konkretny sposób wyczuć, czy jest chemia i czy jest szansa na to, że się porozumiemy w zakresie tego, co oni oferują i tego, ile my możemy w zamian za tą kandydaturę zapłacić. Czy Marta, podzielasz te doświadczenie również na tych rekrutacjach wyższego szczebla, że faktycznie kandydaci szukają tego bezpośredniego kontaktu, powiedzmy, do osoby decyzyjnej? Tak. Zdecydowanie tak. Jakby tą drogę bardzo wiele osób wybiera. Co też pokazuje w naszej codziennej pracy, że dzisiaj przede wszystkim moim narzędziem dotarcia do kandydata jest portal LinkedIn, który jest narzędziem do bezpośredniego dotarcia do kandydata, wysłania do niego bezpośredniej wiadomości. Co zaskakujące, bardzo wiele osób w ten sposób zaczepionych reaguje pozytywnie. Tak, jest zainteresowanych ofertą. W tym samym czasie ta osoba nigdy sama nie wyśle CV. Tak jak rozmawialiśmy, oni nawet nie mają CV stworzonego, bo jeśli ktoś jest dobrym kandydatem, ta praca gdzieś sama bardzo puka. Bardzo często wpada duża obawa w nieprzeskoczenie pewnych struktur w procesie zatrudniania, pewnych schematów, bo jest poszukiwany kandydat o konkretnych umiejętnościach i bardzo często ta nieumiejętność napisania CV-ki, mimo tego, że jest to dobry fachowiec, stwarza pozory, a co jak nie spełnię schematu, nie przeskoczę dalej. Z tej przyczyny oni lubią być pewni, bezpośredni, telefon, wszystko wiem. To było o pracodawcach, a teraz pomyślmy z perspektywy pracownika. Jakie nowe szanse i wyzwania, biorąc pod uwagę, że ofert dużo, kandydatów mało, czekają właśnie na potencjalnych pracowników? Rzeczywiście są traktowani bardzo dobrze, czyli przede wszystkim bardzo dużą uwagę przykłada się do skonstruowania atrakcyjnej oferty. Czyli wiadomo, benefity klasyczne, różne pracownicy, pracodawcy prześcigają się, co fajnie można zobaczyć, zajrzymy sobie na pracuj.pl, jak dzisiaj budowane są ogłoszenia, jakby treść, wymagania, wielki obszar poświęcony na benefity, co pracownik może dać, to jest jakby jedna rzecz, którą pracodawcy starają się zagwarantować. Druga rzecz to rzeczywiście myślę, że dzisiaj bardzo szanuje się pracowników, dając się też im możliwość rozwoju, dając różne szkolenia, dając poczucie, że zależy nam. Już odeszły do lamusa takie hasła, jak nie podoba się, to do widzenia, tak? Znajdziemy kogoś na Twoje miejsce. Dzisiaj pracodawca już sobie na to nie może pozwolić i rzeczywiście szanuje, dba o tego pracownika, wiedząc, że zastąpienie go innym i poświęcenie mu czasu będzie naprawdę czasochłonne. Także wiele rzeczy się robi po to, żeby ci pracownicy dobrze się czuli, dowozi się ich do pracy, załatwia różne dogodne, elastyczne godziny pracy. Nawet na stanowiskach produkcji często te godziny są tak elastyczne, że mama wychowująca samotnie dziecko może je odwieźć do przedszkola, odebrać i jeszcze w międzyczasie przepracować tyle godzin, ile trzeba. Także naprawdę dzisiaj robi się bardzo wiele, żeby tego pracownika przyciągnąć. No to teraz uzupełnienie, jak to jest w Tenzi, jak dbacie o tego pracownika? Ja zauważyłem, że w okresie ostatniego roku dla pracownika jest istotne, dla jakiej firmy pracuje, czy ta firma ma określony status na rynku, czy ma określoną pozycję, na ile jest stabilna. Jednak ta stabilność pracy w oparciu o umowę jest bardzo istotna i zauważam dwa podstawowe aspekty. Pierwszym aspektem jest możliwość kształcenia, edukacji, rozwijania własnego siebie. Oczywiście wszystkie benefity, o których nie wspominam, bo są standardem pewnym, każdy się musi do tego dopasować, ale dalej chyba najważniejszym elementem i aspektem decydującym o tym, że dany pracownik rozwija się w danej strukturze firmy, jest długoterminowa możliwość wypracowania coraz lepszych pieniędzy za wykonywaną pracę. Czy te benefity zmieniały się w Tenzi, czy te podejście, powiedzmy, przez ostatni rok? Czy czujecie, że musicie robić teraz więcej niż rok temu?
Na pewno, aczkolwiek zauważyłem też jedną tendencję. Benefity benefitami, opieka medyczna, zajęcia sportowe, ale koniec końców jednak decydującym aspektem jest możliwość długoterminowego zarabiania pieniążków, czyli podnoszenia tak jakby swojego wynagrodzenia wraz z przepracowanym czasem. To jest najważniejszy element, na którym myślę, że pracownicy głównie zwracają dzisiaj uwagę. Chciałam jeszcze, Marta, zapytać o pracowników z zagranicy, którzy wspierają jednak nasz rynek pracy. Na czym im najbardziej zależy? Czego oni szukają u pracodawców? Tutaj moja odpowiedź nie będzie się różnić od przedmówcy. Rzeczywiście, no jednak stawka. Tutaj stawka godzinowa to jest coś, no podstawowe kryterium. Dodatkowo pracownicy z zagranicy chcą pracować dużo, więc możliwość dodatkowej jakby nadgodzin, czyli tego, aby jeszcze dodatkowo móc więcej zarobić, jest bardzo ważna. Oczywiście pracodawca musi zadbać o odpowiednie zakwaterowanie i całe takie wsparcie socjalne. Co jeszcze jest istotne, na pewno wybierają oferty, które dają umowę o pracę, po prostu, czyli to bezpieczeństwo i możliwe najwyższe stawki godzinowe. W swojej pracy, w swoim doświadczeniu w ostatnim roku zauważyłem również, że pracownicy są skłonni dużo więcej z siebie dać w sytuacji, kiedy bardzo konkretnie mają określony sposób zarabiania pieniążków i to oni bardzo często decydują, ile chcą pracować. Są pracownicy, którzy potrzebują elastyczności, mają swoją różną sytuację rodzinną i nie są w stanie pracować 8 godzin czy zostać nadgodzin, ale jest też duża część pracowników, którzy wręcz bardzo chcą pracować więcej, pracować dłużej, co przekłada się na efektywność, wynik finansowy firmy i oczywiście ich wynagrodzenie. To jest absolutnie pozytywne moim zdaniem. Jako takie nasze podsumowanie, chciałabym Was zapytać, jak ten rynek pracy jeszcze będzie się zmieniał w przyszłych miesiącach? Ponieważ bezrobocie w naszym województwie wynosi 7,6%. Tak jak już wspomniałam, kandydatów jest mniej, ofert pracy jest więcej, region się rozwija, powstaje dużo nowych firm, firmy chętnie inwestują w zachodniopomorskim. Marta, jak myślisz, jak będzie się zmieniał ten rynek pracy? Ja mam nadzieję, że troszeczkę się zmieni jednak i że kandydaci troszkę się obudzą i zechcą bardziej aktywnie podchodzić do zmiany pracy. Miejmy nadzieję, najbliższe miesiące w kontekście pandemii pokażą, czy ludzie się odważą i jednak wyjdą poza te home office'owe, wygodne stanowiska pracy. Oczywiście grupa napływających cudzoziemców myślę, że będzie rosła. My bardzo chętnie przyjmujemy takich kandydatów i myślę, że pójdzie też w stronę zatrudniania osób o coraz wyższych kwalifikacjach. Już nie tylko ta najniższa grupa, która jest bardzo wspierająca, ale bardzo chętnie też przyjmiemy ludzi o kompetencjach wyższych, czyli specjalistów, inżynierów. No i bardzo cieszymy się, że nasz region się rozwija i że firmy się rozwijają i coraz więcej tych miejsc pracy jest. Czyli ja uważam, myślę, że mamy bardzo dobry przykład i mamy od kogo się uczyć. Nasi zachodni sąsiedzi z tym problemem borykają się też już od ładnych paru lat i jest to absolutnie pozytywne moim zdaniem. Paweł, co przyniosą firmie Tenzi najbliższe miesiące? Jak się rozwijacie w Gminie Dobra? Jesteśmy od początku w Gminie Dobra i w Gminie Dobra zapewne pozostaniemy. W najbliższym roku, na przyszły rok zaplanowana jest bardzo duża dla nas inwestycja. Po drugiej stronie ulicy powstanie bardzo duży, nowoczesny zakład o bardzo dużej wydajności. Jest to związane z ciągłym, bardzo dynamicznym rozwojem firmy, a co oznacza dodatkowe miejsca pracy oczywiście dla mieszkańców również Gminy Dobra. I jakich specjalistów będziecie poszukiwać do tego nowego zakładu? Magazynierzy, operatorzy linii produkcyjnej. Zakład będzie bardzo nowoczesny, opierał się głównie na automatycznych maszynach, więc operatorzy, wykwalifikowani operatorzy, magazynierzy, kadra kierownicza. To będą najbliższe stanowiska do obsadzenia w ciągu najbliższych półtora roku, dwóch lat. Czyli dobra wiadomość dla regionu, będą nowe miejsca pracy. Chciałam się Was jeszcze zapytać, czy macie jakiś przekaz właśnie do mieszkańców, czy taki tutaj bardziej do kandydatów o pracę? Możemy wykorzystać tę naszą końcówkę rozmowy, żeby jeszcze o coś zaapelować albo zachęcić po prostu, gdzie można znaleźć ogłoszenia o pracę w firmie Tenzi, czy ogłoszenia o pracę w firmie LSJ.
Ja ze swojej strony absolutnie namawiam wszystkich do odwiedzenia zakładki Kariera, do śledzenia na bieżąco na portalach ogłoszeniowych naszych najnowszych ofert o pracę. Myślę, że warto wspierać siebie nawzajem. My oferujemy bardzo fajne i ciekawe warunki zatrudnienia w zamian za fajnych, ciekawych kandydatów, więc nie bójcie się, po prostu aplikujcie. Dzięki, Marta. Ja zdecydowanie w tym samym tonie chciałabym powiedzieć, że to jest naprawdę świetny moment, jeśli ktoś rozważa zmianę pracy, zastanawia się, czy warto. To jest bardzo dobry moment, jest bardzo dużo ofert, a rynek konkurencji, że tak powiem, czyli mało osób chętnych, szukających pracy, więc każdy, kto się waha, rozważa, warto. Teraz jest dobry moment. Nie bać się, przede wszystkim nie bać się, próbować. To i ja w imieniu naszych gości chciałam Was również serdecznie zaprosić, jeżeli myślicie o zmianie pracy albo szukacie nowych wyzwań, to czy w firmie Tenzi, czy na stronach lsj.pl dokładnie znajdziecie ciekawe oferty pracy. A my dzisiaj rozmawialiśmy o rynku rekrutacyjnym. Moimi i Państwa gośćmi byli Marta Cichecka, LSJHR Group oraz Paweł Zdziebłowski, firma Tenzi. Ja dziękuję bardzo i zapraszam Was do kolejnego odcinka.